Szczypiorniści AZS-u zwycięzcami Lubuskiego Pucharu Polski w Świebodzinie. Akademicy pokonali miejscowy ZEW 29-22 oraz Astrę Nowa Sól 29-15. Zielonogórzanie w turnieju zagrali między innymi bez Bogumiła Buchwalda i Marka Długosza. Nieobecność podstawowych graczy nie przeszkodziła im jednak w pokonaniu niżej notowanych rywali. AZS, który w kolejnej rundzie rozgrywek Pucharu Polski będzie rozstawiony jako pierwszy ligowiec, swojego przeciwnika pozna dopiero w październiku.